Wody powierzchniowe są ważnym elementem różnorodności krajobrazowej gminy Nowe Miasto Lubawskie. Decydują o funkcjonowaniu i bogactwie ekosystemów oraz mają duże znaczenie społeczne i gospodarcze. W ramach zadań własnych, jak również w celu zmniejszenia zanieczyszczeń gleb i wód oraz poprawienia jakości wody pitnej, zdecydowano o podjęciu kolejnych działań w kierunku uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy. W ich efekcie powstały nowe kilometry sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej we wsi Pacultowo. Zanim zapadła decyzja o realizacji inwestycji, kanalizacja w tej miejscowości prawie nie istniała. Zaledwie kilka nieruchomości oraz dom dziecka podłączone były do sieci miejskiej Nowego Miasta Lubawskiego, gdzie gromadzone w zbiornikach bezodpływowych ścieki przewożone były do nowomiejskiej oczyszczalni. Obecnie niebezpieczne dla wód powierzchniowych substancje odprowadzane będą nowo wybudowaną siecią kanalizacji sanitarnej o długości prawie 5 km. Wykonujemy w Pacultowie kanalizację sanitarno-grawitacyjną na potrzeb mieszkańców. Jest to kanalizacja z rur PCV FI250, FI200 i oczywiście przyłącza z rur 160. Długość sieci wodociągowej w Pacultowie przed realizacją inwestycji wynosiła 31 550 metrów, w tym sieć i przyłącza. Do wodociągu podłączonych było 105 budynków, a z sieci wodociągowej korzystały 563 osoby. Na skutek budowy odcinka o długości 770 metrów do sieci zostaną podłączone nowe budynki w północnej części wsi. W większości i wszyscy podchodzą do tego taki w sposób nawet entuzjastyczny, że co się dzieje na terenie gminy, że po prostu kanalizacja spowoduje to, że w końcu uregulowana rzeczka, która tu przepływa, i już nie będzie też zabierać nieczystości z tych, można powiedzieć, przeżytych z poprzedniej epoki szamb, tylko już będzie to pływać do oczyszczalni. Inwestycja realizowana w dwóch etapach rozpoczęła się w czerwcu ubiegłego roku. W pierwszym etapie, zakończonym w roku 2014, została skanalizowana prawa strona rzeki Groblicy. W tym okresie zbudowano również odcinek sieci wodociągowej, który połączono z siecią w Tylicach, co poprawiło warunki ciśnieniowe oraz zapobiegło tworzeniu się zastoisk wody na końcach sieci. W roku 2015 poprowadzono odcinek kanalizacji sanitarnej po przeciwległej stronie rzeki Groblicy. W celu zachęcenia mieszkańców do przyłączania się do sieci oraz przybliżenia związanych z tym procedur zorganizowano spotkania informacyjne. Temat przeprowadzonej inwestycji oraz możliwość korzystania z jej rezultatów wzbudzał wiele emocji. Jednak podczas dyskusji wątpliwości zainteresowanych zostały rozwiane. Inwestycja ma na celu wyrównanie warunków do życia między miastem a wsią. Jeszcze 20 lat temu te warunki do życia były na wsi dużo mniej korzystne niż dzisiaj. Przegrywaliśmy z miastem w każdym aspekcie, jeśli chodzi o możliwość podłączenia się do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, czy jeśli chodzi o dostępność do telefonów. Dzisiaj tych różnic praktycznie już nie ma. Całkowity koszt inwestycji przekroczył 2 miliony złotych. Realizacja przedsięwzięcia nie byłaby możliwa, gdyby nie dofinansowanie pozyskane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, które wyniosło ponad 1 300 000 zł. Budowa infrastruktury wodno-ściekowej w Pacultowie nie jest pierwszą inwestycją tego rodzaju w gminie. Od roku 2010 wybudowano prawie 13 km sieci wodociągowej oraz prawie 27 km sieci kanalizacji sanitarnej za łączną kwotę 10 224 000 zł.
Część realizacji zostało dofinansowanych ze środków zewnętrznych, które w sumie wyniosły prawie 5 milionów 200 tysięcy złotych.